Siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy chyba... Nie, jeszcze 10 zostało, czyli 20 saszetek i potem jeszcze dyszka nam zostanie. Lecimy po kolejną limitkę. Mówię, mam nadzieję, że... Forstresule i Abraham. Mam nadzieję, że się uda zebrać pełną kolekcję. Bez wymian, Witzel, Gintner. Jest logo Bayernu, czyli jest elegancko. Willems, Petersen. W ogóle możecie dać znać, czy bylibyście chętni na breaki z jakichś boksów. Już nawet nie chodzi o boksy premium. A może nawet boksy jakieś zwykłe, stare by się udało załatwiać. Musiałbym wiedzieć, czy byście byli zainteresowani, czy nie. W sensie, nie wiem, może niektórzy nie wiedzą, polega to na tym, że przykładowo każda drużyna ma jakąś tam cenę ustaloną przeze mnie. No i na przykład to, tak jak otwieramy sobie teraz saszetki, na przykład ktoś kupuje sobie tam, dajmy na to Hanover, albo któryś z klubów, Wolfsburg. No i po prostu wszystkie karty, które wpadną na transmisji, wpadają do niego. Mówię, moglibyśmy to robić z jakichś boksów premium, jeżeli byliby na to chętni, ale moglibyśmy to też robić ze zwykłych boksów, czyli na przykład, nie wiem, że ktoś sobie by coś brał i byśmy otwierali. Ale mówię, to już jest kwestia... Kone. To już jest kwestia chyba tylko i wyłącznie... No, was, czyli czy bylibyście zainteresowani. Wiem, że niektórzy zbierają na przykład różnego rodzaju kluby. I klub 100, elegancko. Różnego rodzaju kluby, czyli na przykład interesuje ich z danej kolekcji, na przykład jeden klub. No i zamiast kupować saszetki, po prostu wystarczyłoby, żeby sobie wykupili klub w breaku i tyle. Demę. No ale mówię, to już zobaczymy, jaka będzie odpowiedź i wtedy w ostateczności byśmy myśleli. Jarstein, Leverkusen. O, i znowu. Tarcza. Hradecki. Królik mi się zepsuł. Drapie sobie dywanik. Mainz. Brand, Sabitzer, Schalke. W ogóle muszę się zorientować, czy... Ale w Polsce chyba nie ma Bundesligi bazowej wersji z tego roku. Nie widziałem. A z chęcią bym pozbierał. No ale zobaczymy, może z wymian się uda coś załatwić. Bagel. Możecie dać znać, czy ktoś z was zbiera obecną Bundesligę. Jak zbiera, to może z kimś bym się po prostu powymieniał. Sam środek. DVB. Ile jeszcze? 3 saszetki. No ciekawe, czy jeszcze będzie jedna limitka. Kerik. Pusty przebieg. Już myślałem, że kolejny pusty przebieg. Na szczęście nie. No i ostatnia saszetka. No i niestety bez limitki tutaj. Brosiński jest. Dobra, to mówię, kolejne, ostatnie 10 chyba nam zostało, więc wymęczymy to. Co wam mogę powiedzieć? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Pamiętajcie o subku, łapce w górę oraz komentarzu. Trzymajcie się, zapraszam również na grupę. Siemaneczko, cześć!